Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maryja, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do niego, do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry. 3 maja. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski uroczystość. Głównej upatronki naszego ukochanego kraju, naszej umiłowanej ojczyzny. W usłyszanej dzisiaj Ewangelii widzimy scenę, na której Jezus tuż przed swoją śmiercią, wisząc na krzyżu, w wielkim cierpieniu, w wielkiej boleści, spogląda w dół i widzi, że pod krzyżem stoi jego ukochana matka, a po drugiej stronie jego najmłodszy, najukochańszy uczeń Jan. Może niekiedy się dziwimy, czemu Jan był najukochańszym uczniem, najbliższym uczniem dla Jezusa Chrystusa. Ale odpowiedź, bracia i siostry, wydaje się być bardzo prosta. Uczeń był najmłodszy. A jak to w życiu bywa, najmłodsze dzieci najbardziej są kochane, najbardziej są darzone uczuciem przez rodziców. I oto Jezus widzi te dwie bliskie Jemu osoby. Wie, że Maryja, Jego matka, oprócz Niego, nie ma na świecie nikogo. I po Jego śmierci zostaje całkiem sama. Trzeba się, kochani, zastanowić nad tym, czemu Jezus poleca Janowi opiekę nad matką, a matce Najświętszej poleca opiekę Jana. Jak wszyscy wiemy, Maryja była wdową. Józef odszedł jeszcze, kiedy Pan Jezus był w wieku młodzieńczym. Sytuacja wdów w ówczesnym Izraelu była bardzo ciężka, bo jeżeli umierał mąż, obowiązki mężczyzny przejmował w rodzinie syn. A tutaj 33 lata. I tak jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, i przychodzi nam pochować syna. Zostaje na tym świecie całkiem sama. Jak sobie poradzę? Zapewne Maryja w tych ciężkich dla niej chwilach o tym nie myślała. Ale Pan Jezus, jej syn, mimo tego wielkiego cierpienia, mimo tego, że już konał, myśli o niej, kocha ją i wie, że nie może jej zostawić na pastwę losu. Widzi swojego najmłodszego, najkochańszego
apostoła Jana, który jest najmłodszy. I też się martwi o niego. W ostatnich chwilach swojego życia Jezus nie myśli o sobie. Myśli o tych osobach, które zostają na ziemi, a które były Jemu najbliższe. I powierza Matce swojego ucznia pod opiekę. A uczniowi daje przykaz, żeby zajął się jego matką. I tak jak nam mówi Pismo Święte, od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Troska Jezusa. Troska nie tylko tam pod krzyżem. Bo my wszyscy dzisiaj stoimy pod krzyżem i Pan Jezus na nas spogląda. I Pan Jezus o nas się troszczy, o każde swoje stworzenie. Ukochani moi, obchodzimy dzisiaj Święto Matki Bożej Królowej Polski, ale też obchodzimy piękne święto narodowe, ustanowienie Konstytucji 3 maja. Była to druga konstytucja na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Spójrzmy, ukochani. Spójrzmy w historię i spójrzmy w dzieje Polski. Na przełomie wieków wielokrotnie rozrywana, wielokrotnie okradana i raniona przez swoich wrogów i prześladowców. Polska, można rzec, jest męczennicą w dziejach historii. Ale co odróżnia Polskę od pozostałych państw europejskich? Co odróżniało może? Takie sformułowanie będzie bardziej właściwe do sytuacji, którą chcę przedstawić. Otóż, kochani, w Europie w tamtych czasach był taki trend, że Kościół zawsze był z tronem, z królem, z władzą. A w Polsce Kościół był zawsze z ludźmi, z wiernymi. Prosty przykład. Czasy II wojny światowej. Kapłani pomagali ludziom w ukrywaniu się, gdy byli poszukiwani. Kapłani fałszowali metryki chrztów, żeby ocalić czyjeś życie. Ale musimy się przyjrzeć dzisiaj, drodzy bracia i siostry, na postawę zewnętrzną, postawę ówczesnych księży i dzisiejszych. Przez takie proste gesty, przez takie proste symbole, jakim jest widok jadącego kapłana na rowerze w sutannie, jakim jest widok idącego kapłana w stroju duchownym na ulicy, jaki jest widok kapłana pozdrawiającego drugiego człowieka, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To kiedyś było w naszej polskiej, pięknej, narodowej tradycji. A spójrzmy, co się dzieje dzisiaj. Kapłanów w sutannie na ulicy, jak na lekarstwo. A żeby któregoś zobaczyć na rowerze, to już w ogóle święto. Chyba, że w telewizji. Właśnie o to chodzi, o ten taki bliski kontakt z drugim człowiekiem. Bo przecież ja idę. Jak jadę rowerem, to mogę kogoś pozdrowić, zatrzymać się, porozmawiać, pomóc, a samochodem przemknę,
anonimową i mnie nie ma. Ukochani, Polska zawsze była córką Kościoła. I w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko dźwigać ten krzyż nałożony na plecy naszego narodu. Ataki na nasz kraj, na wiarę chrześcijańską. Podważanie podstawowych wartości chrześcijańskich. Polska konstytucja jest, można powiedzieć, odnosi się takie wrażenie, słuchając różnych wiadomości. Polska konstytucja jest niewygodna w dzisiejszym europejskim świecie z powodu zapisów w niej o wartościach chrześcijańskich. Polska pielęgnuje te wartości. Nie tylko na papierze. Nie tylko pustym słowem. Ale Polska chroni życie. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci. A zobaczmy, co dzieje się w krajach zachodnich. Aborcja, eutanazja, śluby par homoseksualnych, adoptowanie dzieci przez te pary. Wszystko to jest legalne i dla ludzi to smakuje, a diabeł się cieszy. Wszystko, co nieboże, a diabeł się cieszy. Polska jest ostoją chrześcijaństwa w Unii Europejskiej i wartości katolickich. Jesteśmy świadkami w ostatnich czasach bardzo drastycznych scen na zachodzie Europy. Liczne zamachy w Paryżu, w Londynie, w Madrycie. Wielu ludzi zginęło, poniosło śmierć. W Paryżu przecież też były zamachy. I umiłowani w Chrystusie, zadajmy sobie pytanie. Co jest siłą państwa islamskiego, że tak pozwala sobie na takie rzeczy, na takie akty? Odpowiedź jest bardzo prosta. Siłą państwa islamskiego jest słabość chrześcijaństwa. Francja. Liczne zamachy. Morderstwo kapłana. Francja. Perła niegdyś w koronie Kościoła katolickiego. Oddana córa Kościoła. Dziś państwo laickie, w której wartości chrześcijańskie, prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest nieszanowane. Ludzi starszych traktuje się jak śmieci, wyrzucając ich do domów starców, co więcej, uśmiercając ich. Malutkim dzieciom nie daje się nawet takiego prawa, aby złapały oddech, żeby ujrzały światło dzienne. A przecież to prawo należy do Boga. Prawo nadawania życia i prawo zabierania go. Tylko Bóg może o tym decydować. Wczoraj, we wtorek,
obchodziliśmy dzień flagi, dzień Polonii. Umiłowani w Chrystusie Polonia. Emigracja polska na obczyźnie. To przed Wami, bracia i siostry mieszkający poza granicami naszego kraju, ale nadal będący obywatelami Polski. To do Was, na Waszych ramionach spoczywa wielka odpowiedzialność. Świadectwo chrześcijańskiej, katolickiej wiary, katolickich wartości, polskości, gdzie dookoła w krajach zachodnich jest to zło, my jako Polacy, jako katolicy musimy się temu przeciwstawić, dając świadectwo swojego życia. Nie wstydźmy się, że jesteśmy Polakami. Bądźmy z tego dumni. Tym właśnie powinien być patriotyzm. Że z dumą wywieszam polską flagę za okno. Że z dumą przyznaję się, że jestem Polakiem. Jestem katolikiem i wychowuję w tej wierze dzieci. Tą wiarą żyję. Umiłowani w Chrystusie Panu, cieszmy się. Dziękujmy Bogu za to, że żyjemy w wolnym kraju, że żyjemy w kraju, w którym możemy się bez obawy modlić, bez obawy przyznawać, że jesteśmy katolikami. Korzystajmy ze wszystkich praw, ale też pamiętajmy o obowiązkach, na które na nas nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej.